Counter-Strike 2 nadchodzi i chyba nic już nie wskazuje na to, że może być inaczej. Ostatnio internet huczy od plotek, a są to dość mocne plotki. Postanowiłem zebrać je tutaj dla was, więc razem zobaczymy na to, co szykuje dla nas Valve i kiedy może się to wydarzyć. Pierwsza wzmianka pojawiła się po tym, jak prześledzono bazę danych Nvidia. Pojawiły się tam dwa tajemnicze wpisy dodające wsparcie dla dwóch aplikacji. CSGO2.exe oraz CS2.exe. Może to oznaczać, że Valve szykuje się do prezentacji CSGO na silnik Source 2. Według innych plotek Valve może zdecydować się na rebranding gry, która po wprowadzonych zmianach będzie nosiła tytuł Counter-Strike 2. Najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że zostanie wydane Counter-Strike 2, a CSGO powoli odejdzie w zapomnienie. Podobnie stało się z Counter-Strike Source. Wydaje mi się, że jest to najlepsze rozwiązanie. Chociaż może jeszcze być taka opcja, że obecny CSGO zostanie zastąpiony w naszej bibliotece Steam, aczkolwiek jest to mniej prawdopodobne przez pojawienie się nowych plików w bazie Nvidia. Druga wzmianka pochodzi od dziennikarza sportowego Richarda Lewisa. Przekazał on informację na swoim portalu, że beta Counter-Strike 2 ma pojawić się w przeciągu najbliższych tygodni. Według Richarda nowa wersja pojawi się już w marcu lub na początku kwietnia. Podobno prace nad nową wersją trwają już od dawna, a wersja beta ma być już gotowa do rozgrywki. Z tego względu odłożono pracę nad poprawą CSGO. Według tego, co możemy znaleźć w internecie, nowa wersja CS ma mieć T-Grade 128 oraz ma posiadać ulepszony tryb turniejowy. Dzięki temu nie będziemy musieli korzystać z platform takich jak na przykład Faceit. Swoją drogą ciekawi mnie, co stanie się z takimi platformami. Wątpię, żeby Valve odrzuciło współpracę na przykład z takim właśnie Faceit. Może chcą wziąć organizację turniejów pod swoje skrzydła? Jestem bardzo ciekaw, jakie rozwiązania zostaną tutaj wprowadzone. Dowiedzieliśmy się również od Richarda, że gra jest gotowa i została przetestowana przez profesjonalnych graczy. Link do jego artykułu umieszczę w opisie tego materiału. Ale co ze skinami? Myślę, że możemy spać spokojnie. Biorąc za przykład aktualizację Dota 2, myślę, że Valve postąpi w tym przypadku tak samo. To by znaczyło, że moja teoria na temat wydania osobno nowego CS-a, a nie zastąpienia CSGO, leży pod gruzami. Żaden z elementów, które pozyskujemy na rynku Steam albo zdobywamy w grze, nie wpływa na balans rozgrywki. W tym przypadku trudno sądzić, że Valve zrezygnuje z tego modelu. Czekam z niecierpliwością na kolejne newsy i już nie mogę się doczekać nowej wersji. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tych przeciekach. Trzymajcie się i do następnego.